Dzień dobry, Martyna Popielska, czwartek, 16 listopada. Zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi... Bilans 2 lat rządów PiS. Ja jestem zadowolona. Okradał kościoły i lokale gastronomiczne. Te wszystkie czyny zostały mu udowodnione. Polakom żyje się lepiej i o to nam przede wszystkim chodziło, zapewniał Jarosław Kaczyński, podsumowując 2-letnie rządy partii Prawa i Sprawiedliwości. A jaki jest bilans wyborczych obietnic partii? Chaos, demolowanie państwa, ale i wsparcie dla rodzin z dziećmi, obniżenie wieku emerytalnego. Tak pytani przez nas samorządowcy z regionu oceniają pierwsze 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze to obietnice wyborcze, to co Prawo i Sprawiedliwość obiecało przed wyborami. I to, co realizuje, trzeba przyznać na duży plus, czyli 500+, czyli obniżenie wieku emerytalnego. To, co można zaliczyć po stronie dużych minusów, to skłócenie państwa, naszych mieszkańców, to na pewno problemy ze służbą zdrowia, prężenie muskułów, sztucznych muskułów, mówiących, że jesteśmy bardzo bogatym krajem, kiedy nie ma na podwyżki w najważniejszych sektorach gospodarki, w tym zdrowia, spraw społecznych. 2 lata rządów PiS mnie nie nastrajają optymistycznie. Widzimy, że następuje demontaż i demolowanie państwa tak naprawdę, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy, co się dzieje w sądownictwie. Dzisiaj absolutnie nie ma pomysłu, jak poradzić sobie z problemami w służbie zdrowia. Niestety największym problemem będzie to, że będziemy przez długie, długie lata płacić za rządy tych fachowców, w cudzysłowie się wypowiem. 500 zł na dziecko, darmowe leki dla seniorów, nowe miejsca pracy, zniesienie podatku miedziowego. Takie obietnice Beata Szydło składała podczas kampanii wyborczej. 16 listopada mija 2 lata od chwili zaprzysiężenia rządu. Dotrzymuję słowa, to co było przed wyborami omawiane, to spełnia się. Ogólnie to mi się wydaje, że nie jest dobrze, że PiS tak rządzi, jak rządzi, nie? Bo dużo chce zmienić na młodzież, a starych wyrzuca. Także moim zdaniem nie za dobrze. Całe życie za PiS-em i ja jestem zadowolona z tego, że PiS rządzi. Tylko żeby im trochę pomogli, a ci resztę im nie pomagają. Tak od razu wszystkiego to nikt nie zrobi. Pomału oni też wszystko naprawią. Dużo rzeczy robią. A tyle rządów było i żaden rząd nic nie robił. A oni jednak coś robią. Bezrobocie jest mniejsze. Rodzina, rozwój, bezpieczeństwo. To 3 główne filary programu partii Prawa i Sprawiedliwości. To, co obecnie rząd robi, to na pewno to były oczekiwania społeczne od wielu lat. Jak się rozmawia z mieszkańcami, to mieszkańcy sami potwierdzają. Przede wszystkim ta polityka prorodzinna, to nastawienie właśnie na to, aby tą podstawową komórkę społeczną wzmacniać. Reforma edukacji czy sądownictwa nadal budzi najwięcej emocji. Oceniamy oczywiście bardzo źle, ponieważ wprowadzony chaos przez tą reformę oświaty, wprowadzoną w takim szybkim tempie, że no po prostu masa pracowników oświaty straciła pracę. W skali kraju jest to około 10 tysięcy. Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej rząd Beaty Szydło ma spadek poparcia w stosunku do października. Zwolenników rządu jest 40%, przeciwników 31%, za to średnio co czwarty ankietowany nie ma zdania w tej sprawie. 12 zarzutów usłyszał mieszkaniec Lubina, który okradał sklepy gastronomiczne oraz kościoły. Straty, jakie spowodował, wyniosły ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Młody lubinianin upodobał sobie miedziane blachy z kościołów. Okradał również lokale gastronomiczne. Włamując się do tych lokali, kradł przeważnie alkohol, papierosy,
no również kasy fiskalne, które tam się znajdowały i pieniądze. 25-latek okradał kościoły i bary przez 5 miesięcy, powodując straty na ponad 20 tysięcy złotych. Te wszystkie czyny zostały mu udowodnione, usłyszał już 12 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem. Tego typu czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymany mężczyzna nie ma na swoim koncie podobnych przestępstw. Odpady kuchenne, pampersy, ziemniaki, a nawet ubrania i buty. To pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego kanalizacyjnego w Chocianowie wyciągają ze studzienek kanalizacyjnych. Takie zatory w sieciach zdarzają się kilkadziesiąt razy w miesiącu. To powoduje awarie i zniszczenie sprzętu. Koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy. Dziś tylko do godziny 10 pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Chocianowie otrzymali 3 zgłoszenia o awarii. Jak mówią, tak jest codziennie. Te nieczystości, które miałyby być wrzucone do kosza i wywiezione na wysypisko, trafiają tutaj do naszej kanalizacji. Najczęściej to są te chusteczki nawilżone, które powodują, że na wirnikach pomp owijają i pompy zatrzymują. Pompy się palą. Są też i rajstopy, butelki plastikowe, cegłówki. Jak remonty są mieszkań, to też nie wiem jakim cudem znajdują się wtedy kawałki tynku. Choć nie wszyscy mieszkańcy wyrzucają takie odpady do kanalizacji, to problem daje się we znaki. U mnie na Dominalnej to 2 razy w tamtym roku czyścili, znaczy na wiosnę w tym roku przepychali. Ja tam nie wiem, ja wiem po sobie, że ja nie wrzucam, a czy ktoś coś wrzuca, trudno powiedzieć. Pracownicy przedsiębiorstwa usuwają nie tylko awarie w sieci, ale często muszą też naprawiać lub wymieniać uszkodzone urządzenia. Płacą za to wszyscy mieszkańcy. Jeśli my wysyłamy pracowników, wymieniamy pompy, czy naprawiamy pompy, no to wszystko jest wliczone wtedy w taryfę. Wiadomo, że jeśli duże koszty ponosi zakład, no to mieszkańcy muszą za to płacić. Jakiś czas temu pracownicy przedsiębiorstwa wysłali do mieszkańców pisma z informacją, czego nie można wrzucać do kanalizacji. Liczą na pozytywny efekt, bo jest to przecież w interesie wszystkich. Cierpliwość muszą uzbroić się legniczanie czekający na otwarcie zbiorczej drogi południowej. Niestety, wbrew zapowiedziom ratusza w listopadzie nie ma szans na przejazd nowym mostem na Kaczawie. Jak zapowiada rzecznik prezydenta, realny termin to 15 grudnia. 12 października pełnomocnik prezydenta do spraw nieruchomości mówił tak. Jeszcze listopad pozwoli na to, żeby uruchomić tutaj ruch, przynajmniej na tym głównym szlaku między Rzeczpospolitą a Jaworzyńską. Dziś jest już pewne, że w listopadzie nie ma szans na zakończenie inwestycji. Na moście i po obu stronach rzeki wciąż trwają prace wykończeniowe. Do zrobienia jest jeszcze całkiem sporo. Oficjalnie cały teren to wciąż plac budowy. Jeśli chodzi o opóźnienia, to one miały charakter naprawdę obiektywny i można o tym porozmawiać z wykonawcą. Natomiast według deklaracji wykonawcy i na zasadzie warunków umownych, most powinien być otwarty 15 grudnia tego roku. Przypomnijmy, koszt tej inwestycji to 60 milionów złotych. Zbiorcza droga południowa wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami rowerowymi powstanie na 1600-metrowym odcinku od ulicy Jaworzyńskiej do skrzyżowania z Aleją Rzeczypospolitej. Ponadto są tu także 2 ronda, 3 parkingi na 500 miejsc, podziemne przejście dla pieszych łączące basen przy ulicy Stromej z Parkiem Miejskim i 4 mniejsze mosty nad Młynówką. Nowy, najdłuższy legnicki most ma długość 119 metrów i, co warto podkreślić, wyposażony został w system podświetleniowy, dzięki czemu po zmierzchu ma się atrakcyjnie prezentować. To jednak nie koniec niespodzianek. Grudniowy termin może bowiem nie być przypadkowy. Most to prezent dla mieszkańców od miasta Legnicy, ale jeśli jakiś związek może mieć z tym Mikołaj, to tylko możemy się z tego cieszyć. To będzie spektakl, jakiego w Głogowie jeszcze nie było. Miejski Ośrodek Kultury przygotowuje się do premiery spektaklu, w którym główne role zagrają więźniowie z Głogowskiego Zakładu Karnego. Podobne przedsięwzięcia z udziałem więźniów były realizowane już w innych miastach Polski. W jednym z nich brał udział Michał Wnuk z Miejskiego Ośrodka Kultury, który postanowił zrealizować taki projekt także w Głogowie. Udało się. Po pierwszych rozmowach z panem pułkownikiem Andrzejem Zalewskim doszliśmy do porozumienia i stwierdziliśmy, że jest to ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomysł, aby
naszych tutaj osadzonych zaangażować do działań kulturalnych w naszym mieście. Zdaniem dyrektora Głogowskiego więzienia każda forma aktywizacji dla osadzonych jest dobra. To jest ich dzień, ich 5 minut i cieszę się, że są tacy zaangażowani. Rozmawiałem z panem Michałem. Wierzę w to, że będzie wszystko dobrze. Spektakl powstał na podstawie teatru absurdu Samuela Beckett'a. Wystąpi w nim 4 więźniów, którzy sami zgłosili się, aby w nim zagrać. O Beckettie słyszałem w szkole przed maturą, ale to jak to wiadomo, w szkole to nie wszystko się przerabiało. Teraz odsiadując wieloletni wyrok, mam dużo czasu przede wszystkim na zagospodarowanie i kilka lat temu postanowiłem sobie przeczytać wszystkie lektury, które nie czytałem w szkole. Nasze postacie grane no, są przez nas grane tak, jakby to powiedzieć, realistycznie. Jak gdyby reżyser starał się dopasować nasze role właśnie do tego teatru absurdu. Wszyscy bardzo sumiennie przygotowują się do swoich ról, pilnie ucząc się tekstu. Okazało się, że no faktycznie jest tego tekstu bardzo dużo, ale wzięliśmy się za siebie i codziennie szlifujemy go i damy radę na pewno. W tygodniu się spotykają i ćwiczą. Ja przychodzę w soboty, oni są przygotowani. Premiera spektaklu pod tytułem Czekając na Godota odbędzie się 16 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękuję za uwagę oraz życzę udanego popołudnia.